Przez brak dobrej pogody postanowiłem poszukać alternatywy na spędzenie czasu w niedzielne popołudnie i razem z Frankiem zawędrowaliśmy do miejsca, w którym odnajdą się zarówno młodsi, jak i nieco starsi wielbiciele cyfrowej rozrywki, mianowicie Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier. W środku czeka na Was mnóstwo starych komputerów oraz konsol do gier, które z pewnością pamięta większość rodziców, a nawet i dziadkowie, których zresztą też warto zabrać, bo w środku jest też sporo retro sprzętu, takiego jak radia, meble, gazety czy kasety VHS. W sumie jest to więc ciekawa i nostalgiczna podróż dla różnych pokoleń. Przede wszystkim jednak to fajna okazja zobaczyć, jak kiedyś wyglądało granie na komputerze i w co właściwie się grało. Tytułów do ogrania jest naprawdę sporo, od klasy z Atari, przez Sonica na Sega czy Mario na Nintendo, aż po pierwsze Prince of Persia na staruszkach pecetach. Wszystko w oryginale do ogrania w cenie biletu. Dla bardzo potrzebujących historii możecie sobie wziąć płatną mini wycieczkę z przewodnikiem, który opowie mnóstwo ciekawostek. Muzeum Komputerów i Gier to nie tylko ciekawie spędzony czas, ale też możliwość podzielenia się swoimi historiami z dzieckiem, o ile oczywiście samemu było się graczem. Franek był zaskoczony, jak wiele gier znałem i potrafiłem w nie grać. Zresztą część tytułów była dla niego niegrywalna właśnie przez wysoki poziom trudności, czy też wysoki próg wejścia w kwestii obsługi kontrolera. Zakochał się za to w kontrze, także jak widać, część klasyków jest naprawdę nieśmiertelna. Polecam wybrać się w godzinach porannych, kiedy jest mało osób, bo wtedy macie pewność, że będziecie mieli okazję ograć każdy tytuł na spokojnie. Jeżeli znacie podobne miejsca, to dajcie znać w komentarzach. Ja następnym razem zabieram Franka do Muzeum Fliperów, ale to już w kolejnym odcinku.